Siemano, siemano, kłaniam się nisko, po same kolanisko. Słuchajcie, nie wiem, czy to dobry jest pomysł, bo tak, tutaj na krótko. A górę już mam długą, bo tutaj mi chłodno, na dole ciepło, nie świruję. Jadę na trening i po drodze na trening sobie pogadamy. Nie wiem, czy śledzą Państwo internet, ale teraz w internecie jest taka mała jakby aferka. Zresztą afery internetowe są co chwilę. No ale ze względu na to, że ja jestem w pewnym stopniu jakoś aktywny w internecie, także niektóre rzeczy sprawdzam. No jest afera, jest taki pewien youtuber, pewnie większość z Was go kojarzy, Pasud. Youtuber, streamer, tak można go określić, i zawodnik gal freak fightowych. I teraz jest z nim głośna afera, bo on tam gdzieś robił sobie jakiś content z dziewczynami i był pewien gościu z Ukrainy, który tam dokuczał dziewczynom i tam je dotykał, był jakoś niemiły i on stanął w obronie, tak w skrócie mówię, nie? Stanął w obronie tych dziewczyn i pobił tego pana z Ukrainy. Znaczy pobił, uderzył go tam, nie? Ciapnął go tam kilka razy i teraz jest afera w taki sposób, że jak zwykle nasze społeczeństwo jest podzielone. Jedni mówią, że zrobił bardzo dobrze, że damskich bokserów trzeba tępić, tym bardziej, że gościu był jeszcze z Ukrainy i dokuczał naszym Polkom. Druga strona internetu mówi, druga strona internautów, że to zachowanie było karygodne. Po jakiej stronie jesteście Wy? Napiszcie mi w komentarzu. No i wiecie, i dzieje się w tym internecie, ogólnie to jest teraz taki głośny temat, a w ogóle dzisiaj wyczytałem, że po 2026 roku Holandia ma odesłać na Ukrainę ponad 100 tysięcy ludzi z Ukrainy. I teraz mnie zastanawia jedno, których odeślą, no bo wiecie, ja Wam mówiłem, że są tutaj ludzie z Ukrainy według mnie tak podzielone na dwie grupy, bo są tacy, którzy tutaj przyjeżdżają i pracują, normalnie mają mieszkania z agencji i pracują tak jak Polacy, albo mają te swoje mieszkania, wynajmują pokoje i pracują. A jest część taka, która przyjechała z tych terenów takich wojennych i oni normalnie nie pracują, dostają tam jakieś mieszkania. Większość nie pracuje, część nie pracuje, bo sprawdzałem to i po prostu dostają tam jakieś zasiłki, podostawali jakieś mieszkania tam z tych baraków, im poprzerabiali, robiłem taki odcinek i wydaje mi się chyba, że będą odsyłać tych, którzy są tutaj tak jakby na takim azylu. No bo wiecie, dużo jest też Ukraińców, którzy najpierw byli w Polsce, z Polski przyjechali do Niemiec czy do Holandii i normalnie pracują, także wydaje mi się, że tych, co pracują, nie będą chyba odsyłać, nie? No bo tak właśnie wyczytałem dzisiaj, gdzieś mi to śmigło, jak sobie sprawdzam różne newsy, że Holandia ma odesłać ponad 100 tysięcy ludzi na Ukrainę. No ciekawe, jak będzie to się działo, nie? Bo wszystkich nie odeślą, bo zresztą wiecie, tak samo było po II wojnie światowej, jak przyjeżdżali do Niemiec i do Holandii Marokańczycy i ludzie tam z różnych krajów po to, żeby wesprzeć gospodarkę, żeby były ręce do pracy i też oni myśleli, że większość z nich będzie wracać. A tak się stało, że pościągali tutaj swoje rodziny i żyją już tutaj kilka pokoleń. Także nie wiem, czy im to się uda, nie? Ale jeżeli chodzi o ludność z Ukrainy, no to mówię, pracuje dużo ludzi. Dużo ludzi pracuje. Są te baraki, gdzie mieszkają i nie pracują. Nie wiem, to jest jakiś azyl. Jadę właśnie na siłownię. I to jest mała siłownia w małym mieście. I też przyjeżdżają ludzie z Ukrainy. Normalnie stoją auta na ukraińskich blachach. Także nie wiem, jak to będzie. Dobra, jestem. Zaschło mi w gębie od tego gadania. Trzeba się nawodnić. Wasze zdrowie. No i trzeba trening zrobić po tym Amsterdamie. Trochę dojść do siebie, co nie? We'll be right back.
Tego mi było trzeba. Dziękuję, do widzenia. Dobra, idziemy do sklepu, bo już dawno razem nie byliśmy na zakupach. Parę rzeczy muszę ogarnąć. Zobaczymy, co tam się dzieje w tym holenderskim supermarkecie. Marketione. No powiem wam, że teraz to naprawdę jestem zmęczony. Był wycisk. No ale tak, w weekend był wycisk. Dzisiaj też musi być wycisk, ale w tą pozytywną stronę. Herbatka oczywiście Earl Grey Euro 93 za taką paczkę 20 sztuk. Cyk. Cytrynka Euro 39. Ta-da-da, ta-da, ta-da. Małe zakupy zrobione. Jeszcze kupiłem wodę kokosową. Jakieś tam pierdoły. 20 euro. Nie moje. Hajs się wydaje. Zobacz, jak już szybko ciemno się robi, nie? Ale zaraz będzie zmiana czasu, trochę jaśniej, ale później już 17 po tej zmianie czasu, w grudniu to już będzie ciemno. Wiem zawsze, jak wracam z pracy, 16:30 to już ciemno. Dwie Tesle się ładują tutaj pod blokami, ale powiem wam, że te Tesle, nie wiem, czy takie fajne auta, kurczę, nie wiem, czy bym wolał sobie kupić wypasionego elektryka, czy wypasioną spalinówkę. Naprawdę miałbym duży dylemat. Jakoś mnie nie przekonują te elektryki. No ale niby cały świat ma być elektryczny. Dziwne, dziwne. Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówi nasze polskie przysłowie.